ziomeczki, ziomkówy, widzowie, widzowianki, państwo widzowscy, dzióbki, dziubasynki, mordki, mordeczki, jak tam u was? Dzisiaj kolejny unboxing przed nami. Tym razem, podobnie prezent z Włoch, otwieramy jajko wielkanocne. Włochy, kojarzycie, taki kraj, jest dużo makaronów, pizzy, bardzo głośno mówią, gestykulują, gestykulują, a ich miłość brzmi najsłodniej na świecie. Kojarzycie? To świetnie, bo dzisiaj pojechać was tam zabiorę dzięki unboxingowi jaja wielkanocnego! Czas na kącik wiedzy. Owe jajko, jakie będzie dzisiaj prezentowane, jest uwielbiane wśród włoskich dzieci. Zawiera w sobie różne różności. I teraz zależy od upodobań danego osobnika. Jeżeli jest to dziewczyna, najczęściej daje się jajko, które zawiera sobie takie upominki jak lalka Barbie, Hello Kitty, jakieś wróżki z Wing, Switch. Z kolei, jeżeli chodzi o chłopców, również mamy szereg różnych ofert do wybrania. Bionicle, Transformers, Tom i Jerry i inne takiego typu rzeczy, o których nie mam żadnego pojęcia, bo z nich wyrosłam lata temu. Jajko to jest wykonane z czekolady. Zawiera w sobie różnego rodzaju orzech, rodzynki, bądź też może być sama czekolada. W zależności od zasobu, portfela, ofiarodawcy. My dzisiaj mamy jajko. Prezentacja jajka. Prezentacja jajka z drugiej strony. I na środku. My mamy jedną z podstawowych rodzajów, mianowicie czekolada z orzechami. Jest to prezent, który dostałam od siostry właśnie na Wielkanoc. Ale filmik nagrywam teraz, bo nie umiem. Ha, ha, ha. Także, jak mówiłam, jajko dostałam od siostry, wydała na niej około 15 euro. Jest to jeszcze taka przystępna cena, bo cena tych jajek waha się od 7-8 euro aż do kilkudziesięciu. A nawet kilkuset. Papież Benedykt XVI otrzymał 2,5-metrowe jajko od cukierników. Jego cena to było kilkadziesiąt tysięcy. Przechodząc sedna, czas na unboxing! Rozpoczynamy unboxing! Otwierać musimy uważać, by nie naruszyć delikatnej konstrukcji jaja. Jest to bardzo ważne zadanie, moi drodzy. To ma ten tegers. Chyba to pomoże. Z racji, że jestem ciapą, nie umiem sobie poradzić z otwarciem jajka. Użyjemy do tego super mega drogiego, ostrego noża, który znalazłem na lotnisku. Znalazł mój kamerzysta na lotnisku. Trzeba teraz wykonać jeden delikatny, precyzyjny ruch. Inaczej może być po wszystkim. Wydaje mi się, że poszło. Tak, moi drodzy. Fantastycznie. Otwieramy to. Więcej tego srebrka. Jak widać, wiedzą, że lubię otwierać, więc zapakowali je podwójnie. Mamy tutaj piękną podstawkę. Samo jajo, podstawka, jajo w podstawce. Teraz pomału, precyzyjnie. Cóż za wspaniały aromat jaja. Nigdy takiego jeszcze nie miałam. Także kochani, otwierając je, trzeba uważać, by nie naruszyć delikatnej konstrukcji, tak jak już mówiłam. Tak samo podczas dobierania się do środka. Więc najlepiej zrobić to bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Jajko zostało otworzone. A ja jestem cała brudna z czekolady. Jajko, widać, nie ma biedy, nie ma cebuli. Całe kawałki orzechu zamoczone w grubej. Ile to ma na oko? 3 cm? Mniej więcej. W kilku centymetrach czekolady. Czas na degustację. Kojarzycie czekoladę z okienkiem? Tą z firmy na N, nie będę reklamować. Ma smak taki sam, tylko tak z 15 tysięcy razy lepsze. A w środku prezent.
bilet do kina, który może zostać wykorzystany na terenie całych Włoch, ale tylko w jednej sieci kin. Na pewno z tego skorzystam, jak pojadę na wizytkę do siostry. A więc, moi drodzy, czyli nie, bo jestem po humanie. Czas zakończyć jakże wspaniały i pasjonujący odcinek na temat jaja wielkanocnego z Włoch. Link do całego opisu tego prezentu znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam zajrzeć tam. Oto nasze biedne, smartfredowane jajo. Jeżeli masz choć krztę serca w sobie, dobrej woli, jakiegokolwiek uczucia, proszę Cię o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Łapka w górę, subskrypcja, a łapek w dół możecie nie dawać, bo mam tak mało widzów, że to będzie bardzo smutne. Tak czy siak, moi drodzy, ja się już z Wami żegnam, a jeżeli dobijecie magicznej liczby 10 łapek w górę, nagram kolejny odcinek! Tak, bo jestem tak mało popularna, znana i lubiana na YouTube'a i w prawdziwym życiu. Nie mam przyjaciół, którzy by mi nabili wyświetlenia. Rodziny też nie. Znaczy, mam rodzinę, ale nikt mnie nie chce oglądać, bo mają mnie dość na co dzień. Dobra, kochani, ja się już z Wami żegnam. Cześć, siemanko, siemaneczko, buziaczki, miłego dnia, super marzeń spełniania i w ogóle co tego sobie życzycie. Elo mordy!